Jest taka sytuacja. Został rozstrzygnięty dzisiaj przetarg na wypis odpadów komunalnych. To jeszcze nie sesja, panie redaktorze. Podoba się panu, no tak się podoba, no to proszę bardzo. To myślę, że dotrzemy do większej liczby tych mieszkańców. Przetarg wygrała firma Komuar z Woli Szczucińskiej ze Szczucina. Od 1 lipca będzie obsługiwać gospodarkę śmieciową na terenie gminy. Ja w tym momencie rozdam, tu proszę bardzo, są ci jak są, to po dwa egzemplarze może być. Zaczyna się 3 lipca wywóz śmieci. Szczegółowe informacje dotyczące pojemników, segregacji przekaże już firma. Oni przekażą ulotki, worki, szczegółową instrukcję. Chciałbym poinformować państwa, że zostało opublikowane obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Gminy Biblioteki Publicznej Radnoszy na 2012 rok. Kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Radnoszy tytułu wykonania budżetu za 2012 rok? Proszę podniesienie rąk do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że absolutorium Wójtowi Gminy Radnoszy za 2012 rok zostało udzielone większością głosów. 12 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium przy 2 głosach wstrzymujących. Złożony już jest wyrok pana w sprawie, jeżeli chodzi o świadczenia majątkowe. Czy będzie to teraz mam przerwę. Pozwoli pan. Utratę mandatu przez pana. Pozwoli pan, że teraz mam przerwę i zajmę się swoim. Właśnie wykorzystując przerwę, chciałem spytać, czy straci pan mandat radnego. Dziękuję. Dlaczego pan nie chce udzielić informacji? Jest pana osobą nieobiektywną. Pańska prasa jest bardzo nieobiektywna i. Ale ja mam proste merytoryczne. Ale ja pozwoli, że ja mam ale możliwość. Wyrok w pana sprawie. Proszę się kontaktować z Biurem Obsługi Rady. No ale dziękuję dlaczego? Panu. A sąd poinformował Biuro Rady o wyroku w pana sprawie, jeżeli chodzi o pana oświadczenia majątkowe? Straci pan mandat radnego? Dlaczego ucieka pan do toalety? Panie wójcie, czy panu coś wiadomo jest na temat wyroków w sprawie pana Zuziaka? Jeżeli chodzi o jego oświadczenia majątkowe. Informacje dotyczące pracy rady to proszę uzyskiwać w Biurze Obsługi Rady. Tam są merytoryczni pracownicy. Teraz jest przerwa. Byłoby dobrze, żeby można było chwilę spokojnie poustalać. Ale pytanie jest proste. To udzieliłem prostej odpowiedzi. Biuro Obsługi Rady, pokój. Czyli pan nic nie wie na ten temat? Mówię, tam jest instytucja, która udziela w tej sprawie. To dziękuję. Pani pracuje w Biurze Obsługi Rady? Tak. Pan wójt powiedział, żebym się zgłosił do Biura Obsługi Rady w sprawie wyroku, w sprawie oświadczeń majątkowych przewodniczącego Zuziaka. Czy jest już jakiś wyrok w tej sprawie i czy to oznacza, że pan Zuziak straci mandat radnego? Proszę pana, były odczytywane pisma w sprawozdaniu pana wójta. Raczej tam nie spotkałam się z takim pismem, więc nic. Czyli pani nic nie wie na temat sprawy oświadczeń majątkowych pana przewodniczącego Zuziaka? No nie ma żadnego pisemka, więc nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Przepraszam, czy mogę pana spytać jako sekretarza gminy, czy jest panu coś wiadomo na temat wyroku w sprawie oświadczeń majątkowych przewodniczącego Zuziaka i czy będzie miało wpływ na utratę przez jego mandatu? W tym momencie nie jest mi nic wiadomo. Nie byłem wzywany przed sąd, nie mam informacji w tej sprawie. Czyli wyroku nie ma. Nie byłem w sądzie, więc nie mogę się wypowiadać. Dlaczego pan twierdzi jako przewodniczący, że nie ma pan obowiązku udzielania odpowiedzi mediom? Dlaczego pan unika odpowiedzi? Przeszkadza mi pan teraz, ja teraz pracuję, pan mi przeszkadza. Proszę usiąść i tam fotografować w kącie. Niech sobie, to dziękuję panu za rozmowę. Nie muszę. A pana proszę o zajęcie miejsca. Pan jako organizator sesji, jako przewodniczący powinien wiedzieć, w jakim terminie są dostarczane, czy powinny być dostarczane dokumenty na sesję Rady Gminy. Jeżeli pan mówi o powadze, to właśnie
poważnie podchodzimy do każdego tematu i z wielką odpowiedzialnością. Nie możemy na każdy dokument minutę przed sesją być zdecydowanym, żeby głosować za, tak jak by pan oczekiwał. I tu jest, drugi pan, ta odpowiedzialność. No nie sztuka jest podnieść tylko rękę bez odpowiedzialności. Jeżeli ktoś podchodzi poważnie do tematu i z odpowiedzialnością i z tą odpowiedzialnością wziętą do reprezentowania mieszkańców i społeczeństwa, nie może bez namysłu głosować. Ja uważam, że takie głosowanie, gdzie dostajemy 5 minut materiału przed sesją, jest nieodpowiedzialne. Dziękuję bardzo. Na sesji nie reprezentuje siebie jako zewnętrzny, reprezentuje pewną określoną społeczność. Ono ma prawo. Ja mam prawo przed sesją, zadając mi pytania, skonsultować nawet ze społeczeństwem kilka tematów. To jest bardzo nieodpowiedzialne, co pan powiedział, dlatego że pan mnie zmusza do głosowania bez jakiejkolwiek konsultacji. Ja uważam, że to pana traktuje nieodpowiedzialnie. I zmusza nas pan do zajęcia stanowiska, można powiedzieć, instrumentalnie. Dosłownie instrumentalnie, bez zastanowienia. Protestuję przeciwko takim metodom. Panie przewodniczący, przygotowania tego działki do wyku. Może moglibyśmy nie przyznać na przykład akcję powodziową odwadniającą, o której wspominał pan przewodniczący, które się zwiększają, z tym trudniej na przykład referat oświaty, to są rzeczy, które mogą mieć wątpliwości, czy decyzja każdego. Przewodniczący wspomniał maluchów, dzieci i rodziców. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że pan Wójt jest mistrzem, arcymistrzem w przekierowaniu sprawy na boczne tory. Czyli jak najlepiej odsunąć się od problemu, w międzyczasie pokazać jeszcze jakieś dokonania i wtedy cała sprawa tak jakby ucicha i przymiera. No jest, to gratuluję, to jest pan będzie specjalistą. A ponadto jeszcze powiem jedno, panie wójcie. Trzeba szybciej naprzód iść, to życie sięgać nowe, a nie włóknięły lały iść. Zubowek stoi ci głowę. No, jeszcze nie dokończyłem, bo jeszcze chciałem najistotniejszą rzecz powiedzieć. Jeśli mówimy o poprzednich kadencjach, nie kto inny jak pan radny Duziak i pan radny Lupa liczyli godziny od otrzymania dokumentu. Czy jest pełne 7 dni? I okazało się, że brakowało chyba jakieś 2 godziny czy 3, bo dokumenty zostały dostarczone po południu, czyli brakowało kilka godzin. Ja powiem, się nigdy nie da przewidzieć i nie da się tak ustalić, że co zrobimy, a czego, co przyniesie sytuacja w trakcie roku. Zamykam 33. sesję Rady Gminy Radgorz. Dziękuję Państwu za przybycie.